tak. Zaczynamy drugi dzień zmagań 17 Mistrzostw Polski w tańcach polskich Mazur 2017. No a taki dzień trzeba zacząć polonezem. Poloneza, czas zacząć.
Państwo, zostali w naszej uczestnicy, a tymczasem chciałem Państwa poprosić o powstanie i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego.
Od tego roku mamy już nowego przewodniczącego. Będzie się męczył z nami wszystkimi, pan Mariusz Kruchiński, ale tym razem dziękujemy serdecznie panu Mariuszowi Kruchińskiemu za dziewięcioletnie składania sygnału. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że będziecie, że się dobrze spiszą nasi podopieczni i dobrze spisze się nasze prezydium. Dziękuję serdecznie. Więc w Rudziwino do rundy finałowej kategorii czwartej Open dostały się pary z następującymi numerami. Para numer 81, Malwina Sierpińska, Filip Laskowski, zespół Wielkopolanie z Poznania. Para numer 86, Karolina Białek, Jędrzej Jarosiński, zespół Wielkopolanie Warszawianka. Para numer 88, Ania Szcześniak i Paweł Pasiuk, zespół Wielkopolanie Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka. Para numer 89, Joanna Dżas i Kajetan Raźny, zespół pieśni tańca Warszawianka. Para numer 91, Weronika Cieślińska i Karol Tracz, zespół pieśni tańca Nowa Ruda. Oraz para numer 93, Julia Kowalik i Jakub Rempelski, zespół pieśni tańca ludowego Prawek z Wieliszewa. Te oto pary zobaczymy za chwilę w Krakowiaku, Oberku, Kujawiaku i Mazurze. Dziękujemy. Zapraszam parę z numerem 91, Weronika Cieślińska i Karol Tracz. Proszę. Miejsce piąte, pierwsze, drugie, piąte, czwarte, szóste. I zapraszam parę z numerem 93, Julia Kowalik i Jakub Rebelski. Proszę. Miejsce czwarte, czwarte, trzecie, pierwsze, trzecie, czwarte. Dziękujemy bardzo, jak widać. I prosimy zespół o operkę.
parę numer 91. Proszę. Miejsce piąte, 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 trzecie, czwarte, czwarte, szóste. Dziękuję. Szóste, drugie, piąte, czwarte, czwarte. Dziękujemy. Zapraszam parę numer 146, Aleksandra Pasicka i Zbigniew Strzelewicz z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich z Poznania. Proszę. Miejsce szóste, szóste, czwarte, piąte, szóste, szóste, drugie. Dziękuję. I zapraszam parę numer 147, Karolina Szajkowska i Grzegorz Krzyżanowski z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich z Poznania. Jeżeli pan zechciałby podzielić się z nami chociaż kilkoma przemyśleniami, myślę, że będzie dla nas wielki zaszczyt. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja jestem taki dziwny Polak, urodzony w Anglii. Dopiero przyjechałem do Polski 20 lat temu i w życiu nie widziałem coś takiego. W życiu nie widziałem takie tańce, takiej atmosfery. I muszę powiedzieć, to co było załatwione tutaj przez pana wójta i Bieliszew i szkołę i wszystkie te dzieci i starsi ludzie. Naprawdę dla mnie to jest taka duma, to jest Polska. To jest naprawdę wspaniała rzecz. I nigdy nie zapomnijcie
Serdecznie za te słowa. I dziękujemy serdecznie Państwu wszystkim. Bardzo Państwu dziękujemy, bardzo dziękujemy Panu Wójtowi, Panu Dyrektorowi. Szanowni Państwo, po to, żeby odetchnąć chwilę, ale jednak nie gubić przeżyć artystycznych, chcielibyśmy teraz Państwa zaprosić do obejrzenia obrazka Tańce Łowickie w wykonaniu grupy seniorów Zespołu Tańca Ludowego Promyki. Przygotowane i prosimy o muzykę.
który się zakwalifikował do tej rundy, a są to następujące pary. Para numer 97, Alicja Wojciechowska i Michał Baran, zespół Wyspinek Kortowa, Wojciechina. Para numer 100, Paulina Radzic i Łukasz Kopyto, zespół Wyspinek Silewianie. Para numer 107, Magdalena Stelmaszewska i Konrad Grabowski, zespół Wyspinańca KW Warszawianka. Para numer 108, Karolina Kaczmarska i Gabriel Raj, zespół Wyspinańca Warszawianka. Para numer 109, zespół pieśni tańca warszawianka, to jest Kamila Grzas i Jakub Rajnie oraz para numer 111, Martyna Temporowicz i Adam Dudajczyk, zespół pieśni tańca UW warszawianka. Pierwszym tańcem, który zobaczymy w wykonaniu finalistów kategorii 5 Open jest Krakowiak. Wszyscy są już chyba gotowi, prosimy o muzykę. Przed nami Oberek. Zapraszam wszystkie pary na parkiet. Państwa wszystkich proszę, żebyście się mocno trzymali krzeseł. Myślę, że może nas zwiać. Prosimy o muzykę. I prosimy o Kujawiaka.
teraz chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim instruktorom za przygotowanie par uczestniczących w Mistrzostwach Polskich w tańcach polskich Mazur 2017. Bardzo proszę, jest tutaj już koło mnie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pan doktor Dariusz Skrzydlewski, i bardzo byśmy prosili o wręczenie podziękowań wójta gminy Wieliszew, pana Pawła Kownackiego. Szanowni Państwo, musicie zobaczyć te osoby, dzięki którym ci uczestnicy tak właśnie potrafią tańczyć polskie tańce narodowe. Zapraszamy i prosimy na środek instruktorów o ustawianie się pani Barbara Rybarczyk, instruktor ZPIT Beskid. Pani Jadwiga Banaś, instruktor Cepeli Poznań. Pan Adrian Kulik, zespół pieśni i tańca Dobczyce. Anna Fel, instruktor zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Gdańskiego Ojantar. Alicja Wojciechowska, instruktor zespołu pieśni i tańca Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szymon Bialik, instruktor również zespołu pieśni i tańca Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Sławomir Kokoszka, instruktor również zespołu pieśni tańca Kortowo. Emilia Sielicka, kuźnia artystyczna Wilanów. Anna Grzeszczuk-Głębicka, instruktor zespołu pieśni tańca Małe Podlasie. Krzysztof Szyszko, instruktor zespołu pieśni i tańca Małe Podlasie. Pan Krzysztof jest również instruktorem w szkole podstawowej w Tołowinie. Ewa Miś-Krzemińska, kiedyś zespół tańca ludowego Promyki, dzisiaj zespół pieśni i tańca Nowa Ruda. Monika Nitkiewicz, instruktor kameralny i pracowni tańca. Damian Tryniszewski, instruktor pary niezrzeszonej. I Maciej Gmurczyk, również instruktor pary niezrzeszonej z Warszawy. Anna Rolska, zespół pieśni i tańca Powiśle Puławy. Agnieszka Krupińska, Warmia Olsztyn. Pani Agnieszka jest również instruktorem Wiejskiego Domu Kultury w Wiesalu. Konrad Grabowski, Powiśle Puławy. Kinga Stolarczyk, zespół pieśni tańca Silezjanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mamy Katowice? Gabriel Czapla, również Silezjanie Katowice. Anna Gryszun, zespół pieśni tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki. I również pan Łukasz Netter, zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki. Pan Łukasz jest również instruktorem zespołu tańca polskiego w Józefowie. Paulina Usowicz-Baranowska, instruktor klubu tanecznego Sosenka. Karolina Rządca,
instruktor zespołu pieśni i tańca Uniwersytetu Warszawskiego, warszawianka. Anna Lewandowska, zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Warszawskiego, warszawianka. Norbert Puźniewski, zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Warszawskiego, warszawianka. Pamela Piotrowska, zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Warszawskiego, warszawianka. O, dałem się odsłonić następnym dyplom, ale nie warszawianka. Instruktor klubu tańców polskiego Wataha Kraków, Anna Woźniak. I Kamil Chydzik. Ten sam klub. Marta Budziak, instruktor Wielkokubowskiego Klubu Tańców Polskich przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Z tego samego klubu Paweł Tomczyk. I Joanna Boniecka. Instruktor zespołu tanecznego Woda na Młyn, Mariusz Wierko. Hanna Galasińska, instruktor zespołu folklorystycznego Marynia z Wronek. I pan Jan Galasiński, również instruktor tego samego zespołu. Pan Jan jest również instruktorem zespołu Wielkopolanie z Poznania. Pani Joanna Kalinowska-Obst i Monika Hildebrandt, zespół pieśni i tańca Zamojszczyzna z Zamościa. I ostatnich dwóch instruktorów, pan Kamil Rząca, instruktor zespołu pieśni, zespołu tańca ludowego Promieki z Bieliszewa. I pan Dariusz Szydlewski, zespołu tańca ludowego Promyk. Brawo. Szanowni Państwo, prosimy jeszcze raz o gorące brawa dla wszystkich instruktorów. Ślicznie, ślicznie. Dziękujemy. Szanowni Państwo, tak, to dzięki tym osobom te dzieci i ta młodzież tak pięknie tańczy nasze polskie tańce. Serdecznie Wam dziękuję raz jeszcze za przybycie i za to, że jesteście z nami. Wielkie dzięki. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. A my teraz przystąpimy. Dziękujemy również panu wójtowi. Panu dyrektorowi odbierzemy mikrofon. Będzie troszkę ciszej. A my przystępujemy już do wręczania, do dekorowania par mistrzowskich, wręczania nagród, no i oczywiście pokazów mistrzów. Jednocześnie zapraszamy instruktorów tej pary o przesunięcie się z miejsca trzeciego na miejsce pierwsze. I nagroda finansowa dla instruktorów po Wiśle Puławy do zadania budżet organizacji. Reporterów, a para na pewno się już zastanawia nad tańcem, jaki nam zaprezentuje para mistrzów Polski. Zrzewa mnie ciekawość. Zaraz się dowiemy. Oberek. Prosimy więc o Oberka. Zaraz zobaczymy Oberka. Prosimy, żeby pozostałe pary też odłożyły swoje precjoza na stoliki przygotowane. Niech będą w gotowości do dołączenia do pary mistrzowskiej.
Zapraszamy również instruktorów zwycięskich par tutaj do nas. Ach, jesteście, to są pary samobieżne. Szanowni Państwo, mistrzami Polski są Państwa klasiści, jednocześnie są instruktorami, więc nagroda finansowa wędruje w Wasze ręce do odebrania w biurze zawodów. Serdecznie gratulujemy. Parze wicemistrzów Polski, także Państwo stojący na podium są swoimi instruktorami. Serdecznie gratuluję. To jeszcze chciałem się tylko spytać o wybrany taniec. Przepraszam za głupie pytanie. Mazur, oczywiście. Jest, poprawię się następnym razem, będę wiedział. Prosimy o odłożenie. Tak, proszę wszystkie pary o przygotowanie się do tańca. Para mistrzowska jest już na parkiecie. Przewodniczący, jeśli byłby Pan tak miły, Pan Jacek Fabisiak, przedstawiciel samorządu, przewodniczący Rady Gminy. Marcin Fabisiak. A w tej kategorii miejsce szóste zajęła para numer 86, Karolina Białek, Jędrzej Jarosiński, Warszawianka, Warszawa. Miejsce piąte zajęła para numer 91, Weronika Cieślińska, Karol Frasz, Nowa Ruda. Miejsce czwarte, para numer 93, Julia Kowalik, Jakub Rębelski, Romek i Bieliszek. Miejsce trzecie, tytuł drugi, wicemistrzów Polski, para numer 81, Malwina Sierpińska, Filip Laskowski, Wielkopolanie z Poznania. Wicemistrzów wędruje do warszawianki Warszawa i do pary numer 88, Hania Szczęśnia, Paweł Paśna.
samego zespołu wywodzi się też para mistrzów, para numer 89, Joanna Drzas, Kajetan Raśny. Zapraszamy parę na podium. Zapraszamy serdecznie instruktorów pary mistrzowskiej, pierwszy wicemistrzowski, drugi wicemistrzowski tutaj do nas. I też należą się medale, podziękowania i nagrody, proszę Państwa, to jest bardzo ciężka praca. Które tak naprawdę widać w występach uczestników. Wracamy do rzeczywistości. Chwila dla fotoreporterów, ale bardzo króciutka, dlatego że wszyscy już, że tak powiem, z niecierpliwością oczekujemy informacji, jaki taniec będziemy za chwilę widzieć tutaj na parkiecie. Oberek. Proszę wszystkie pary o przygotowanie się do tańca, pozostawanie w gotowości, a mistrzowską parę zapraszam na parkiet. Dziękujemy bardzo parom z kategorii czwartej. Prosimy, żeby kategoria piąta. Są to dwie nagrody. Pierwsza nagroda jest to nagroda specjalna dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Zaproszenie do udziału w letniej szkole artystycznej prowadzonej przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w warsztatach polskich tańców ludowych i narodowych za najlepszą interpretację Mazura podczas 17. Mistrzostw Polski w tańcach polskich w kategorii piątej dla pary Jakub Raśny, Kamila Drzas, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego. Tygodniowy kurs polskich tańców narodowych w siedzibie Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Drugą nagrodę, jaką przyznał Zespół Pieśni Tańca Śląsk, jest to nagroda dla szczególnie wyróżniającej się pary w kategorii szóstej podczas 17. Mistrzostw Polski, a nagrodę tę otrzymuje para z numerem 117, Kamil Chidzik i Anna Woźniak, Klub Tańców Polskich w latach agraków. A oto wyniki w kategorii piątej. Miejsce szóste zajęła para numer 111, Martyna Temporowicz, Adam Budajczyk, Warszawianka, Warszawa.
Miejsce piąte, para numer 97, Alicja Wojciechowska, Michał Baran, Kortowo, Olsztyn. Miejsce czwarte, para numer 100, Paulina Radzik, Łukasz Kopyto, Silezjanie, Katowice. Do wręczenia medali w tej najlepszej kategorii Mistrzostw Polski poprosimy przedstawiciela IKA Michała Drakinu, który jest z nami od wczoraj i dzisiaj. Panie Agnieszka, proszę, Panie Agnieszko, zapraszamy. Miejsce trzecie i tytuł drugich wicemistrzów Polski zdobyła para numer 107 Magdalena Stajmaszewska, Tomasz Grabowski, Warszawa, Warszawa. Pierwszych wicemistrzów zdobyła para numer 109 Kamila Trzask, Warszawianka, Warszawa. Mistrzami Polski w tej kategorii została para numer 108 Karolina Kaczmarska, Gabriel Znaj, Warszawianka, Warszawa. Państwo, zapraszamy do nas również instruktorów zwycięskich par. Chyba może podzielić się ze sobą wszystkich trzech par. Szanowni Państwo, Norbert Krudziewski, instruktor, drugi wicemistrzów, pierwszy wicemistrzów i mistrzów Polski w piątej kategorii Open Siedemnastej Mistrzostwa. Polski tańce Polski, nagroda pieniężna w wysokości, bo chyba nie mówię, 500 zł trafia również w ręce pana Norberta. Chyba trzy medale. Srebrne, brązowe, srebrne i złote. Gratulujemy wszystkim parom. A zanim pokazy mistrzów, szanowni Państwo, mam jeszcze jeden puchar od pani prezydentowej. Jest to puchar małżonki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Agaty Kornhauser. To jest dla mistrzów Polski w tańcach polskich w kategorii 5. Dzielnicze 8-9 kwietnia 2017. Serdecznie gratulujemy. No i chcielibyśmy zobaczyć parę mistrzowską w pokazie. Prosimy o odłożenie precjozów. Oczywiście mamy nadzieję, że wszystkie pary zobaczymy w pokazie. Ale proszę, szanowni Państwo, zobaczymy za chwilę parę mistrzowską oraz pozostałe pary w Kujawiaku. Prosimy, by wszystkie panie były przygotowane.
Mistrzowska, kategoria piąta. Dziękujemy panu tej kategorii. Prosimy o poloneza. I jeszcze raz prosimy. Należy się nagroda specjalna zespołu pieśni tańca Śląsk dla Anny Woźniak i Kamila Chudzika, Klub Tańca Polski i Batalla Kraków. Pan Piotr Dróżny, przedstawiciel zespołu pieśni tańca Śląsk, wręcza nagrodę, którą jest tygodniowy pobyt na warsztatach tanecznych tańców polskich w Koszycinie w siedzibie zespołu pieśni tańca Śląsk. Szanowni Państwo, zapraszam do nas pana Marcina Fabisiaka, przewodniczącego Rady Gminy. Wymienił wójta. Wójt niestety musiał pędzić na drugą ogromną imprezę, która dzisiaj rozgrywa się w Bieliszewie. Tam jest ponad 600 uczestników. Jest to impreza sportowa, gdzie wójt też czynnie bierze udział, także musiał się chociażby przebrać i rozwiać. Pan Marcin Fabisiak na koniec. Szanowni Państwo, Jakub Księgiewicz kiedyś stworzył taką piosenkę, w której śpiewał: to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Ale po tym, czego byliśmy świadkami wczoraj przez cały dzień i dzisiaj, chciałoby się raczej powiedzieć: chwila trwa i jesteś piękna. Natomiast niestety wszystko, co piękne, kiedyś się kończy, ale chyba tylko po to, żeby powstał ogromny niedosyt i żebyśmy już z niepokojem i z wyczekiwaniem mogli odliczać czas do tego, co wydarzy się za rok, do kolejnych mistrzostw Polski w tańcach polskich. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim tancerzom przede wszystkim, którzy dostarczyli nam fantastycznych emocji, którzy tu od wczoraj dostarczyli nam i emocji, i ogromnych wrażeń. Dziękuję bardzo również fantastycznej publiczności za to, że byliście Państwo z nami wczoraj, za to, że byliście dzisiaj. Dziękuję wszystkim organizatorom, prowadzącym, zespołowi, który tak fantastycznie grał na żywo, i wszystkim sponsorom oczywiście, wszystkim Państwu, którzy z nami byliście wczoraj i jesteście dzisiaj. W ten sposób kończymy i zamykamy 17. Mistrzostwa Polski w tańcach polskich. I oczywiście, Szanowni Państwo, do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy panu przewodniczącemu. Bardzo dziękujemy i gratulujemy panu dyrektorowi. Żegnajcie z Państwem również Jan Płoczko oraz doktor zawiśniowany Tomasz Nowak. Serdecznie dziękujemy. Do widzenia.